zacząć dzwonić. A to takie są teraz, pokazuję. O, będą takie nagrody na was czekały dzisiejszego dnia. O! Fundatorem nagród jest producent akcesoriów komputerowych Manta, firma Manta Multimedia z Warszawy. O, już dodzwonił się do mnie Michał. O, chyba coś się stało, chyba Michał się nie do... Michale, halo? Cześć, Michał, właśnie jakieś problemy były. Powiedz, Michał, skąd się dodzwoniłeś? Z Jantowic, koło Chocenia. Koło czego, przepraszam? Koło Chocenia. A gdzie jest ten Choceń? Niedaleko Włocławka. To już mniej więcej wiem. Powiedz mi, Michale, umiesz lepić lepieje, co? Jeszcze nie próbowałem. No szkoda, to jest fajnie, można spędzać czas wymyślając lepieje, bo na przykład powiem ci tylko tyle, że na przykład Bartosz Kasiński przysłał do mnie takiego lepieja, na przykład, lepiej zagrać z dziadkiem w szachy, niż szorować babci pachy. O, jak ci się podoba? Śmieszne. Prawda? Powiedz mi, ktoś jest z tobą, ty jesteś sam? Siedzisz, oglądasz mnie i będziesz grał, czy ktoś ci kibicuje? Rodzeństwo mi kibicuje. Duże? No. Ile? Pięcioro. Nie, jest, to ty jesteś szósty? No, to muszę ci powiedzieć, że masz całą drużynę tam za sobą. Dobrze, to niech mocno trzymają kciuki, bo dzisiaj startujemy, a dzisiaj gramy w Hugo Kopter. Powodzenia, Michale! Polecimy Hugo Kopterem. Juhu! No i bardzo dobrze ci idzie. No tu ominąłeś akurat ten diament, a szkoda. Tutaj każdy diament się liczy. O, bardzo dobrze. No, ty jesteś gracz nie lada jaki, Michale, muszę ci powiedzieć. Oj, w dół chyba było, albo... A to co? Igła? Bardzo ładnie ci szło do pewnego momentu, ale muszę ci powiedzieć, jesteś niezłym graczem. Uważaj, co robisz. No i startujemy. Daleko meta. I jesteśmy na mecie. No, muszę ci powiedzieć, Michale, że dawno w takim tempie nie została pokonana ta gra. Tak. No i dotarłeś do mety. Zobacz, ile zdobyłeś diamentów na swojej drodze. Jest tak. 11 plus 5 oczywiście i plus 1 za niewykorzystaną szansę, razem 17 diamentów. Michale, to jest bardzo ładny wynik. Ciekawe, czy będzie dzisiaj grał ktoś, kto cię pokona, bo to jest naprawdę imponujące. Jestem, Michale, po prostu pod wrażeniem. Teraz zadzwonił się do mnie Kamil z Radomia. Cześć, Kamilu. Cześć. Witam cię serdecznie. Powiedz mi, oglądałeś, jak Michałowi poszło? Tak. Prawda? Dobrze, nie? Ale grał. Ja cię nie mogę. Powiedz mi, a tobie ktoś kibicuje? Powiedz mi, Kamilu.
Mama i tata. Mama i tata? No tak, dobrze. To niech mama i tata trzyma za ciebie mocno kciuki, bo będzie ci to bardzo potrzebne. Startujemy! No, to ruszamy! Juhu! No ale Kamilu, musisz... Oj, to właśnie chciałem powiedzieć o zbieraniu, a tutaj... Oj, gorące przyjęcie! Jaki pieczony troll ze mnie troszkę taki, Myślałem, że panujesz nad sytuacją. Ale masz jeszcze szansę, Kamilu? Tylko musisz zbierać jak najwięcej diamentów, no! A to co? Igła? Ostrożnie leć, bo zginę. No i ostatnia szansa. Niełatwo być trolem. Tak. Skończyło się tego. A jednak Scylla jest lepsza. Hugo, kopterowanie, tak. Zobacz, Kamilu, ile udało ci się zdobyć na swojej drodze diamentów. 8. Tak. A 8 diamentów to niestety nie jest najlepiej. Sam zresztą zobacz, jak w punktacji ogólnej to wygląda, tak. Cały czas na razie prowadzi Michał. Pozdrawiam Michała, bo poszło mu rewelacyjnie, ale to jeszcze nie są wszyscy gracze, bo teraz dodzwonił się do mnie Paweł z miejscowości Tur. Halo? Hugo? Cześć Pawle. Cześć. Witam cię. Umiesz lepienie lepić, co? Mhm. Nie, naprawdę? A może ulepiłeś dla mnie jakiegoś? Tak. Słucham. Lepiej zagrać sobie w Hugo, niż odrabiać lekcje długo. A to, no... Taki, no, cieszę się bardzo, że w ogóle ulepiłeś lepiej. To taki podstawowy lepiej. Od tego się tak zwane lepienie lepiej zaczyna. Dobrze, bardzo się cieszę. Życzę powodzenia w lepieniu lepiej. Powiedz mi, ktoś ci dzisiaj kibicuje, czy jesteś, sam siedzisz w pokoju? Moja bratowa. Aha, dobrze. No to bratowa niech trzyma kciuki, a my startujemy. Powodzenia, Pawle. Polecimy Hugo kopterem. Juhu! No, lubię nurkować. Tak, pływanie to nie ta gra. Myślałem, że panujesz nad sytuacją. Wczoraj pływaliśmy. Brety, jaki wielki ten pień! Hej, jest tam kto? No nareszcie zacząłeś zbierać diamenty, bo to... No, do tej pory to tylko jeden. Marnie. Marnie.
to co? Igła? No i niestety przed chwilą na tej... A jednak Scylla jest lepsza. Na tej samej przeszkodzie Kamil sobie nie poradził. No i teraz niestety, Paweł, ty też. Zobaczmy, ile zdobyłeś diamentów. 4, tak. No w zbieraniu diamentów to ty orłem nie byłeś. Sam zresztą, zobacz w punktacji ogólnej, jak to wygląda, tak. Michał 17, a ty niestety, Pawle, tylko 4. Ale nie musisz się przejmować, bo oczywiście nagrody pocieszenia zawsze wędrują do wszystkich graczy, którym udało się ze mną zagrać i do mnie dodzwonić. A na przykład teraz dodzwonił się Kacper z miejscowości Służew, tak? Cześć, Kacper! Cześć, Hugo. Witam cię serdecznie. Słuchaj, Kacper, musisz zdobyć co najmniej 18 diamentów, żeby zagrać, zostać mistrzem i w poniedziałkowej grze zagrać o naszą wygraną główną, którą jest komputer. Zobacz, zobacz, Kacper, kto ufundował ten komputer, o który będziemy grali w poniedziałek. O. Fundatorem Nagrody Tygodnia jest Bartek, producent wodoodpornego obuwia z nowoczesną membraną Sympatex. Kacper? Tak. A słuchaj, powiedz mi, jesteś, ktoś jest obok ciebie, kto będzie ci dzisiaj kibicował w grze, co? Tata i dziadek. Tata i dziadek? A powiedz mi, a jak dziadek ma na imię? Kazimierz. Panie Kazimierzu, niech pan za swojego wnuka trzyma mocno kciuki, bo on musi zdobyć co najmniej 18 diamentów. Trzeba być dobrej myśli. No i Kacper, startujemy! Trzymajcie się kapeluszy, czeka nas męcząca podróż. Juhu! Ale musisz zbierać diamenty. No, o, bardzo dobrze. No i to był na pewno... Ryty, jaki wielki ten pień! Kacper, to nie było potrzebne. Naprawdę. Dokąd teraz? Masz jeszcze dwie szanse. Co z tym zbieraniem diamentów, Kacper? No nareszcie zacząłeś zbierać diamenty, bo już myślałem, że zrezygnowałeś. O! A to co? Igła? Ostrożnie leć, bo zginę. Lądowanie. Tak, no, a tak ładnie szłoś, było całkiem blisko. Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Zobacz, Kacper, zobacz, ile zdobyłeś diamentów. Aha. 8, tak, no. To nie jest to najlepszy wynik. Zobacz, w punktacji ogólnej niestety cały czas, to znaczy nie niestety oczywiście, bo gratuluję Michałowi, bardzo wysoki poziom narzucił w dzisiejszej grze Hugo Copter, ale to jeszcze nie są wszyscy gracze, bo teraz dodzwonił się do mnie gość z Niemiec, Dawid. Cześć, Dawidzie. Halo, Hugo. Cześć, witaj. A powiedz... Często oglądasz mój program? Ja.
Paul, Dawidzie, mamy niewiele czasu, więc żebyś mógł rozegrać całą grę do końca, to startujemy, a jeżeli starczy nam czasu, to jeszcze sobie porozmawiamy. No i start! Polecimy hugokopterem. Juhu! Oj. No, lubię nurkować. Do góry, do góry. Dokąd teraz? No i startujemy dalej. Rety, jaki wielki ten cień. Ostatnia szansa. Mam już tylko jedno życie. No, lubię nurkować. No, niestety, Dawidzie, to nie jest najłatwiejsza gra. A jednak Scylla jest lepsza. Halo, Dawidzie, jesteś jeszcze ze mną? Ja jestem. Jesteś. Zobacz, ile zdobyłeś diamentów. Ja? Mało, prawda? Tylko... jeden, ale nie martw się, oczywiście nagrody pocieszenia dostaniesz pocztą. Dawidzie, zobaczmy teraz, jak wygląda punktacja ogólna. W dzisiejszej grze wygrał Michał i on przechodzi do finału, do gry poniedziałkowej. No, gratulujemy Michałowi, a Dawidzie... Ja? Może chciałbyś kogoś pozdrowić, kogoś tutaj w Polsce, jeżeli masz rodzinę całą, na przykład jakąś tutaj w Polsce, to oni może oglądają to, więc mógłbyś pozdrowić, jeżeli chcesz. Ja jest tam babcię pozdrowić. Tak? Ja. A gdzie babcia mieszka tu w Polsce? Kaj babcia mieszka? Siemianowice. A, no to ale to musisz, babcia jest z Siemianowic, ale jak na nazwisko, bo może babcia nie ogląda, a może ogląda jej sąsiadka na przykład, albo wnuczek sąsiadki. Jak ma nazwisko?